zaprezentujemy taką osobną wystawę z jedną pracą Marka Szonek, też z Łodzi, z Łódzką związany. Tym razem nie jest optymistyczna, to bardzo figuralna. Jednorożec poprzez swoje konotacje czy odniesienie do dziewictwa, czystości właśnie znalazł tutaj sobie taką spokojną przystań. W drugiej części wystawy w muzeum pokażemy zestaw składający się z wielu nowych nabytków. To są prace, które w tym roku udało nam się zakupić do kolekcji. Ponieważ Centrum Rzeźby Polskiej w Obiecku ma to może w takich programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program pod tytułem Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej. Ponieważ my mamy własną kolekcję, którą systematycznie staramy się rozbudowywać, dostajemy teraz jeszcze dodatkowo argument finansowy, czy takie narzędzie, które umożliwia nam negocjacje z autorami, aby ich pracę pozyskać do kolekcji. Nasza kolekcja głównie obejmuje drugą połowę XX wieku. Jest to raczej taki kanon klasyczny, aczkolwiek dużo jest prac, które można kojarzyć też z jakimiś ruchami awangardowymi czy neoawangardowymi. Natomiast staramy się właśnie w miarę systematycznie tą kolekcję wszechstronnie rozbudowywać. Różne konfiguracje, bo robimy z niej użytek nie tylko na wystawach, które organizujemy w naszych galeriach, ale też poza siedzibą. Ponieważ centrum od 2020 roku też prowadzi taką imprezę, bo to jest jedna umowa, która jest zorientowana na promocję młodych, dobrze zapowiadających się artystów, to jeden z priorytetów naszej strategii budowania kolekcji jest również skupienie uwagi na laureatach kolejnych edycji, tak jak jest w tym przypadku, tak jak Państwo będą mogli zobaczyć również w tej drugiej części wystawy. Także jest to przedmiot naszej dumy, że możemy właśnie też w drodze takiej normalnej praktyki metodą zakupu pozyskiwać pracę od autorów. Oczywiście w kolekcji naszej mamy również dużą ilość depozytów, jak również i darów. Także to jest to, o czym dyrektor wspominał, że mimo niesprzyjający ogólnie jakby się panu jest gdzieś na świadomość, że te kolekcje muszą być rozbudowywane, muszą być kompletowane tak, żeby jakieś świadectwo tego czasu zostawało w zbiorach muzeum. I teraz po obejrzeniu zapraszam Państwa właśnie do sali monumentalnej w Muzeum Rzeźby Współczesnej. Tak by było perfekcyjne. Czyli tylko miasta, które pozostały w A właściwe przynajmniej? Nie, mojego syna tu nie ma na szczęście. Nie, za młody. Zobacz, gdzie bywał Bóg. Tobie nie wolno takich zdjęć robić. Właśnie teraz na siłę. Szmaragd!
Teraz z tego nieco